Pamiętacie 6 sekund, które Ewa mówiła? Fajnie, a co zrobić, jeżeli cała nasza strona ładuje się 15 sekund? No to już mamy, na dzień dobry jesteśmy do tyłu. To, co wam chcę dzisiaj opowiedzieć, to jest przypadek prawdziwy, realny. Jest to moja praca i jeszcze dwóch osób nad witryną sztucznainteligencja.pl, która w momencie jakby startu pracy nad nią miała zainstalowany motyw, najlepiej sprzedający się motywy na wszelkich serwisach sprzedających motywy, takie motywy do wszystkiego. No to akurat był trochę inny, zaraz o nim opowiem. Te motywy, ja ich nie deprecjonuję, one są bardzo dobre. Jeżeli musicie wystartować ze stroną, to start ze stroną za $50 jest czymś bardzo polecanym, w przeciwieństwie do startu za $500, czyli za 2000 zł. Dlatego, że pozwoli wam, namawiam na korzystanie z tych motywów. Naprawdę, szczerze, to nie jest ironia, to jest szczera rada, dlatego, że koszty, tak? Nie ma sensu na starcie, ale to nie był start. Tutaj chodziło właśnie o uzyskanie czasu. Za chwilę o tym opowiem. Zostałem przedstawiony, więc to pominiemy. Celem tej prezentacji jest właśnie pokazanie, jak, w jaki sposób osiągnęliśmy wysokie wyniki w teście Google PageSpeed. Przedstawię wam po kolei, zdefiniuję pewne pojęcia, tak żebyście je żebym był w stanie je wytłumaczyć, co to jest. Pokażę stan witryny na początku i na końcu. Postaram się omówić zmiany. Oczywiście to nie będą wszystkie zmiany, to nie będzie dokładnie, to będą tylko kierunki. I na sam koniec zostawię was z wynikami, tak, żebyście sobie na nie popatrzyli, bo są fajne. To, co musimy wiedzieć, zanim będę opowiadał dalej, to jest te kilka rzeczy, czyli szybkość witryny, no to każdy jakby kojarzy, co to znaczy. Za chwilę ta szybkość witryny pojawi się w mitach. Mimo braku punktu oczywiście, ale się pojawi. Nagłówki, jako nagłówki, o których będę mówił, to żeby nie było tak łatwo, to będę mówił o dwóch typach nagłówków. Jedne to są nagłówki protokołu HTTP, czyli to, co wasza przeglądarka wysyła i otrzymuje od serwera, które są ważne. I druga część nagłówków to jest ten element strony, którego nie widać, a który coś tam robi w środku. Jako zasoby rozumiemy wszystko, co strona pobiera. To jest też to, czego my w większości nie widzimy, bo to są pliki, które pozwalają, które definiują wygląd. To są pliki, które definiują działanie. I oczywiście są to obrazy, czy nieruchome, czy ruchome, to jest już zupełnie inna bajka. Cache, czyli po polsku zwaną pamięcią podręczną, to jest coś bardzo istotnego w aspekcie osiągania wysokich wyników ładowania się witryny. I tych cache jest kilka. One się tam będą przewijać, zresztą już tu mi Marcin to wypomniał, bo Varnish jest jednym z typów cache'u. Tutaj o Varnishu nie będzie, bo nie było takiej potrzeby. Ten domek, co tutaj jest, to chodzi o strukturę HTML-a, czyli tą waszą stronę, coś, co wy się zazwyczaj nie dotykacie, waszym dotknięciem zazwyczaj, nie wszystkich, waszym dotknięciem do tego drzewa, to jest Dynamic Object Model chyba, czy to tak rozszerza, to jest to, co wpisujecie w edytorze. Każdy paragraf, każde wybordowanie, każde wypunktowanie, to jest ileś elementów, które tworzą nam takie drzewiastą strukturę. Dlaczego drzewiastą? No bo HTML jest XML-em, czyli takim sposobem zapisu, gdzie zagnieżdżamy jedne znaczniki w drugich. I SQL tu chodzi o zapytania do serwera, one się tylko pojawiają na zasadzie, że są, bo pokażę dlaczego i jak, może nie jak, ale po prostu powiem, o ile zostało to wszystko zmniejszone. Mity. Bardzo rozpowszechnionym mitem dotyczącym prędkości strony jest zainstalujmy sobie wtyczkę. I mamy różne wtyczki kaszujące. Tutaj
Na tej witrynie na dzień dobry była zainstalowana płatna wtyczka Cooper Rocket. Bardzo dobra wtyczka, nie powiem. Natomiast na sam koniec zobaczycie, co się z nią stało. Więc wtyczka nie jest rozwiązaniem. Hosting. Czy hosting nam może pomóc? Czy ja kupię uber zajebisty hosting SSD na światłowodzie i w ogóle w promocji z telefonem, to czy będzie mi strona działała szybciej? Może. Może nie. Gwarantuję wam, że można najszybszy hosting świata zabić, a na najsłabszym osiągnąć bardzo dobre wyniki. Więc to też jest mi. Optymalizacja to nie łód, to wódu. To nie jest tak. To jest naprawdę prosta sprawa. Oczywiście mamy aspekt, kawałek aspektu technicznego, który jest aspektem może lekko magicznym, jeżeli ktoś jest nietechniczny, ale cała reszta nie. Dlaczego? Dlatego, że optymalizacja, to jest, wiąże się jako z następnym mitem, optymalizacja nie jest czynnością, to jest proces. On się odbywa każdego dnia z każdym dodanym artykułem. To nie jest tak, że możemy komuś zapłacić i już od tego czasu do końca życia bloga, strony naszego, waszego, elektrowni, to będzie wszystko zachrzaniało jak dziki. Nie, to jest proces. Jeżeli zmienia się wersja WordPressa, zmieniają się pewne rzeczy. Jeżeli dodajemy jakąś wtyczkę, dodajemy jakąś funkcjonalność, musimy zwrócić na to uwagę. Przy właściwie każdej zmianie warto by było się przyjrzeć, co się tam dzieje. Stan początkowy witryny wyglądał w ten sposób. To jest duża witryna, o bardzo dużej ilości treści. Testowaliśmy właściwie tylko stronę główną, dlatego że pod stronę już biegały sobie szybciutko, tam nie było tego problemu. Natomiast strona główna, czyli to, jak większość użytkowników wchodziło, bo ruch na tej witrynie to było około 30%, to jest właśnie strona główna, a 68% w momencie, jak zaczynałem, czy to był czerwiec 2019 roku, to byli ludzie wchodzący z komórek, czyli to po lewej. To jest indeks prędkości Google'a, to po lewej dla mobile, po prawej dla desktopów. Ale to jest jeden z mitów. Szybkość. Google PageSpeed, czyli tak naprawdę Lighthouse, czyli to jest to narzędzie, które mierzy, ono nie pokazuje prędkości działania strony. Mimo że nazywa się Google PageSpeed, nie mierzy szybkości ładowania się strony. Mierzy czas potrzebny na załadowanie elementów. To nie jest strona jeszcze. Jeszcze jest kilka czynników, ale jest oczywiście dobrym miernikiem, bo jeżeli widzimy 60, zrobimy coś i się robi 70, no to jesteśmy na dobrej ścieżce. Wynikiem maksymalnym jest 100. Tak, żeby wam powiedzieć, gdzie jesteśmy, tak? A skala jest liniowa? Od 0 do 100. Nie wiem, jaka jest skala, nigdzie dokumentacji, to jest świetne pytanie, nigdzie dokumentacji Google'a nie ma, jaka to jest skala. Tak, 6 do 100 to żadne dla mnie, żadna wiedza, nie? Za chwilę będą te wykresy będą malutkie i przy nich będzie również, jak to Google, generalnie czerwone, źle, żółte, w miarę ok, zielone, dobrze. Zielone zaczyna się od 90. Z tym, że tutaj jest też taki numer, że czasem ten sam czas ładowania na przykład samego HTML-a dla jednej witryny będzie oznaczał 60, a dla drugiej będzie 75. Dlatego to nie jest, ten czas nie jest bezwzględny i on zależy od zbyt dużej liczby czynników, żeby mówić, to jest dobre, albo to jest złe. To trzeba po prostu, no to jest proces, tak jak mówię, to po prostu trzeba ogarniać i jakby krok po kroku poprawiać, gdzie tych kroków możemy kilka różnych wykonać. I tak jak właśnie powiedziałem, od 0 do 49 to jest źle, od 50 do 89 może być, od 90 do 100 dobrze. Tak? Czyli tu mamy ten obraz, gdzie się mieścimy. Teoretycznie to jest też tak, że to jest ten centyl, w której części internetu strona się znajduje. To też można tak interpretować.
I wracając do samego motywu. Motyw płatny, salinet. Zasoby na Dzień Dobry wyglądały w ten sposób, że strona ładowała, strona główna ładowała 15 plików CSS-a, 28 JavaScriptów, ponad 60 obrazków, drzewo zawierało ponad 1000 elementów, gdzie dla Google tam bodajże 800 elementów jest taką wartością graniczną, bo potem się zaczyna czas renderowania liczyć. I na słabszych maszynach, na jakichś ultrabookach, na słabszych komórkach ten czas renderowania mocno już wpływa. Tak? 1100 elementów HTML-a to jest bardzo dużo. Zapytań do bazy danych 246. Czy to jest dużo? Goły WordPress na stronie głównej wykonuje w zależności od użytego motywu od 90 do 140 zapytań. Nie jest źle. Jest tragicznie tutaj. Pierwsze, co musiałem zrobić, to ponieważ praca została podjęta decyzja po konsultacjach, po sprawdzeniu, została podjęta decyzja, że przepisujemy ten motyw. Czyli że napiszemy ten motyw od zera, tak żeby wyglądał dokładnie tak samo, żeby dla użytkownika, który wejdzie dzień po dniu, nic się nie zmieniło. Ale ponieważ proces pisania takiego motywu w dość dużej stronie to nie jest, to się nie pisze w jeden dzień, no to najpierw trzeba było coś zrobić z tym, co mamy. Co zostało zużyte? Co zostało użyte? Został włączony Memcached. Memcached to jest rozszerzenie po stronie serwera, które pozwala za pomocą jednego z API WordPressa zapisywać pewne bloki i używać ich ponownie. Na przykład, jeżeli na stronie głównej mamy listę najnowszych artykułów, które są wybierane na przykład z 4 czy 5 kategorii, czyli mamy już jakieś skomplikowane zapytanie, znaczy ono jest proste, no ale powiedzmy inne niż standardowe, to te wyniki możemy przechowywać. Nie musimy pytać 2 razy o bazę danych. Mało tego, możemy te wyniki przechowywać w formie wyrenderowanej, czyli mieć już pełen HTML do nich zapakowany do takiego, co pozwala na podniesienie pewnych wyników. Została zainstalowana wtyczka ResMoSheet, która służy do automatycznego przeskalowywania obrazu. Nie wiem, czy wiecie, że... Pewnie wiecie, może nie wiecie, że możemy w przypadku grafiki rastrowej, czyli to, co w większości robimy, to, co robimy z telefonów, to, co robimy aparatami, czy to są zazwyczaj pliki o rozszerzeniu JPG, one mają... Ich jakość bardzo mocno wpływa na wielkość pliku. Polecam prezentację z poprzedniego WordCampa z 2018 roku. Tam ja tłumaczę różnicę między tymi wszystkimi plikami. Generalnie, obrazy, które tutaj były wrzucane, to na każde 1000 zdjęć zdjęliśmy z serwera ponad 100 mega. Na każde 1000 zdjęć, czyli około 30% mniejsze zdjęcia zaczęły być bez straty, zauważalnej straty jakości. Oczywiście graficy, ludzie od DDP zauważą różnicę, ale normalny człowiek tej różnicy nie zauważy, szczególnie, że ponad 60% wejść na stronę to były urządzenia mobilne. Czyli w tym momencie w ogóle jakość plików zdecydowanie można puścić w grób. Jednym z elementów motywu były trzy kroje pisma ładowane dla 5 plików. 5 znaków. Zostały wyrzucone te 3 wersje i zastąpione. Nie, zastąpione po prostu, ponieważ były to 3 glify, to glify zostały w Base64 wrzucone bezpośrednio w CSS. Czyli ograniczyliśmy użycie. I tak jak widzicie tutaj, przepraszam, było za daleko. Tak jak widzicie, tam było 6.13, po samych tych 4 rzeczach skoczyło 10.19. Żadnej rewelacji nie ma, ale widać pewien postęp. Następnym elementem było wyrzucenie pokazu slajdów. Nie udało się niestety przekonać redakcji do tego, żebyśmy w ogóle zrezygnowali z pokazu slajdów jako rzecz niedostępną, niepraktyczną. Po prostu ktoś w ministerstwie, kto płaci za ten serwis, powiedział, że chce mieć pokaz slajdów. Dobrze, mamy pokaz slajdów. Pokaz slajdów, który tutaj był użyty, to był RefSlider, który właśnie się kupuje razem z motywami.
Zajebisty slider. Jak już miałbym powiedzieć, jaki slider jest fajny, ref slider jest fajny. Tylko że on ładuje 400 kg łącznie siebie, samego, z ikonami, ze wszystkim. 400 kg. Pokaz slajdu został przepisany. Aktualnie plik, który JavaScriptowy, który robi to samo, oczywiście nie ma tam efektów paralaksy, efektów odbijania się jakiejś gumy, nie wiadomo czego, ale bez nadzieja, dokładnie tak. Ale można sobie kliknąć, wszystko działa tak samo. Ten plik ma 600 znaków. 370 kilo, 600 znaków, tak? Social media. Nieodłączny element dzisiejszych czasów. Możemy mieć takie przyciski, podziel się z różnych serwisów. Standardową metodą robienia przycisków podziel się jest branie kawałka kodu z API Twittera, Facebooka i tak dalej, czyli wytwarzanie wielu setkilowych zapytań. A jednocześnie wszystkie te serwisy pozwalają po prostu usadzić kawałek HTML-a. Długości, nie wiem, 100 znaków, robią dokładnie to samo. W projekcie był użyty custom field suite, który dodawał jakieś custom fieldy. Wtyczka została po prostu wywalona, bo powodowała dodatkowe 10-15 zapytań, nic nie wnosząc. To znaczy te same pola zostały po prostu kodowane manualnie, nadal są wykorzystywane. Pliki czcionek z Google'a. To jest ciekawy temat. Font. Dobrze, font. Serwis zaciągał 15 plików. Każdy z tych plików miał full wersji, jeśli chodzi o wagę, czyli od 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900. To musiało być dzieło sztuki też obrabiające. Tak. Nie, no, język oczywiście polski, tak, ekstenet płatnik. A analiza wykorzystania pokazała, że na przykład jeden z krojów jest użyty w jednym napisie. Więc po walce z redakcją udało mi się zredukować do 3, obciąć oczywiście tylko do używanych. Tam, gdzie były 700 zredukowane do 600, albo odwrotnie, już nie pamiętam. W sensie, tak, nie 600 i 700, które wizualnie na większości monitorów się nie różnią od siebie, to jest taki bold i bardziej bold. I one się, naprawdę trzeba się znać na znakach, tak jak nasz prowadzący Marcin, żeby widzieć różnicę. Ja nie widziałem. No dobra, jak w linijkę przyłożyłem, to widziałem, a tak to bez szans. I dodatkowo Google w swoim API pozwala na ładowanie tych plików nie od razu, tylko po załadowaniu stronie. To jest też ważna rzecz, czyli tak zwany lazy load, leniwe ładowanie, czyli dopiero te czcionki, te fonty są doładowane po załadowaniu strony. Czyli znowu mamy kolejne obniżenie prędkości, no znaczy zwiększenie prędkości, obniżenie liczby plików, które ładujemy na dzień dobry. No i porządki generalnie w sekcji head, to jest ten nagłówek dokumentu. Tam się różne dziwne rzeczy ustawia. I jak widzicie, takie wyniki. Tam w międzyczasie również zostały te wszystkie uwagi, które Google PageSpeed w ogóle wam podpowiada, co trzeba zrobić. Na przykład trzeba ustawić, żeby pliki graficzne najlepiej na pół roku, żeby przeglądarka je trzymała. Pliki właśnie JavaScriptowe, żeby trochę trzymała. Możecie powiedzieć, no tak, ale jakbyśmy chcieli jakoś tak może zmiany dokonywać. Pamiętajcie, że zmieniając adres, czyli na przykład wersję, przeglądarka i tak zaciągnie jeszcze raz, więc w tym się nie martwimy. Wszystkie tamte prace były takimi pracami trochę pozorowanymi. Tutaj spójrzcie na wynik 19x49, jest nieźle, już na desktopie zbliżamy się do połowy klasyfikacji. Po napisaniu motywu, który wyglądał tak samo, wynik skoczył na dzień dobry. To jest goły, jeszcze niezoptymalizowany WordPress do takiej wartości. I to są wartości normalne dla WordPressa. Jak sobie zainstalujecie WordPressa i hosting nie jest... No dobrze, jest przeciętnie dobry, tak, żeby nikogo nie obrażać, to takie wyniki na byłym WordPressie z zaimportowanymi jakimiś danymi powinniście bez kłopotu osiągnąć, dlatego że WordPress jest napisany naprawdę dobrze. To jest nieźle pod tym względem.
Natomiast tutaj bardzo bogata strona, tak jak widzieliście tych zapytań, to jest taki wynik. I to jeszcze nie koniec. Po włączeniu pewnych procedur, czyli leniwego ładowania obrazków, leniwe ładowanie obrazków polega na tym, że w pierwszej partii jest ładowana strona, a źródła obrazków, nie wiem na ile jesteście zapoznani, nie wiem na ile wiecie jak wygląda HTML, gdzieś tam w HTML-u są takie znaczniki, które mówią jestem obrazkiem i ten obrazek ma źródło. I tym źródłem jest zazwyczaj odnośnik do pliku graficznego. Leniwe ładowanie jest tak skonstruowane, że ten obrazek na dzień dobry jest pusty, on nie ma źródła. To źródło dopiero jest podmieniane tylko dla tych obrazków, które są wyświetlane. Czyli po załadowaniu strony nie czeka przeglądarka na to, aż się te 60 obrazków, bo na tej stronie jest 60 obrazków, tego się nie udało zredukować, bo tam jest po prostu wiele sekcji. Nie czeka przeglądarka, aż 60 obrazków się załaduje, tylko załadują się tylko te, które widać. Tak? I to jest bardzo łatwe do osiągnięcia. Dodatkowo, następnym punktem było leniwe ładowanie całych sekcji. Jeżeli na stronie głównej mamy 8, 9, 10, 15 sekcji i trafiamy na stronę główną, to jaki jest sens ładowania od sekcji, nie wiem, czwartej w dół, skoro i tak ich nie widać? Niech one się załadują już po tym, jak strona się użytkownikowi wyświetli, wyrenderuje, pokaże. I tak się właśnie dzieje. Redukcja plików związana z wyglądem, redukcja plików związanych z funkcjonalnościami oraz właśnie pełne wykorzystanie różnych mechanizmów cache'a, czyli zarówno cache'a po stronie użytkownika, to co umie przeglądarka, jak i to co umie serwer, to co było na samym początku. Na sam koniec prac zasoby wyglądały w ten sposób. To był jeden plik, CSS, 3 JavaScripty, 9 obrazków ładujących się, których nie sposób było ominąć i reszta na lazy load. Drzewo przy tym samym wyglądzie zmniejszone do 6:60. Liczba zapytań zredukowana do 165, ale tylko przy pierwszym zapytaniu. Czyli jeżeli ktoś edytował, to tylko pierwsze potem zapytanie strony głównej generowało 165 zapytań. Każde następne generowało tylko 6. 6 to jest liczba, której się już nie da ominąć, dlatego że to jest liczba, w której WordPress ustawia wszystkie zmienne, gdzie ja jestem, co ja jestem, kim jestem, dokąd zmierzam. Tak? To jest ten moment, w którym już nic nie poradzimy. Gdzie jest X mamy kaszować? Tych 6. No nie, bo 6 to jest na przykład jestem na stronie głównej. To on musi wiedzieć, że jestem na stronie. Za pomocą Google'a musi wiedzieć, że jestem na stronie głównej. Albo jestem na stronie kategorii. No tego nie sposób przekreślać. To jest te 6 zapytań, gdzie on sprawdza, że żyje, bo tam są 2 zapytania, które nic nie zwracają, to są tylko takie... A próbowaliście sesję w moim cache'u utrzymać? Nie ma takiej potrzeby. Absolutnie, tam nie ma sesji, to jest bezsesyjne. Już jeżeli bym tak chciał utrzymać, to raczej wyldawię, już bym cache'u, bo to nie jest za potrzeby. Ale to jest zupełnie inny temat. Teraz ciekawostka. Po wyłączeniu statystyk Google Analyticsa i Facebooka, Facebook Pixela, 100 dla desktopu nadal było 100, a dla mobilu skoczył wynik do 96. Tylko wyłączenie tych 2 statystyk. Więc jeżeli nie musicie korzystać z Google Analytics, nie korzystajcie. Korzystajcie z analizy logów serwera. Są najlepsze statystyki, jakie można mieć. Więc jeżeli nie musicie, nie wiem, macie tylko wizję, że chcecie patrzeć na te słupki, analizujcie logi serwera. Jeżeli macie oczywiście kampanię podpięte i wtedy to ma sens, to ok. Ale tak, to tylko... No i to jest porównanie. Tak? Tu oczywiście ten wynik w wyniku jest, powinno być 3,13, dopiero teraz zauważyłem, ale to wam daje porównanie różnic, gdzie tak jak mówię, serwis, głównym jego jakby celem było to, żeby wyglądało tak samo. Taki wynik. Tak? I to jest już odpowiadając na pytanie, czy to jest dobry wynik? To jest dobry. Tak? No już dla desktopów wyżej się nie udało osiągnąć.
prawdopodobnie jeżeli dzisiaj zmierzycie tą stronę, to ten wynik będzie gorszy, dlatego że doszły 2-3 nowe funkcjonalności, natomiast nie został przeznaczony czas na proces, czyli na kolejną optymalizację, kolejną iterację optymalizacji. Prezentacja jest dostępna. Tam widziałem, że zdjęcia były robione.